Kochani, żeby człowiek zasnął, to potrzebuje nie tylko być zmęczony, nie tylko posiadać tą melatoninę w odpowiedniej ilości, ale potrzebuje również spokoju ducha, potrzebuje wielu, wielu innych rzeczy. Mówimy tu o człowieku, natomiast jeżeli przejdziemy do szczegółu, kobieta, żeby zasnąć, potrzebuje jeszcze więcej rzeczy niż przeciętny facet, bo przeciętny facet po prostu przyłoży głowę do poduszki i chrapie. Chyba że się przewróci na bok, to chrapie trochę ciszej, ale też potrafi chrapać na boku. Natomiast kobieta czasami jest w tak trudnej sytuacji, że się przewraca z boku na bok, a zasnąć nie może. Idzie do lodówki, otwiera lodówkę, robi przegląd lodówki i też nadal zasnąć nie może, mimo że tą lodówkę opróżniła prawie w połowie. I tu, kochani, to nie jest wina kobiety. To nie jest wina kobiety, że kobieta czasami nie może zasnąć. To jest czasami wina budzika, ponieważ u faceta tego budzika nie ma, natomiast kobieta posiada budzik biologiczny i ten budzik biologiczny czasami dzwoni tak głośno, że kobieta nie może spać. I panowie, nie dziwcie się, kobiety nie są tak prosto skonstruowane jak my. My jesteśmy prosto skonstruowani. Jak człowiek jest śpiący, to kładzie się i śpi. Natomiast kobieta, jak się położy spać, to w tym momencie budzi się jej budzik biologiczny albo zegar biologiczny włącza budzik biologiczny i kobieta nie dość, że nie może spać. Ona nawet nie potrafi zasnąć, a to jest zupełnie co innego.